Dobry wieczór, Polsko, Ryszard Makowski, ze mną Przemek Babiarz. Siedzimy tutaj sobie w przemiłej atmosferze. Mam nadzieję, że ta nasza przemiła atmosfera też się państwu udziela, że emanuje od nas. No takie raczej no, sympatyczne, poniedziałkowo wieczorne, no takie rozmawianie, prawda? No, jakoś pogaduszki, tak pogaduszki, jakoś tak. Może tę nazwę tak nie wymyśliłem, jakoś tak zgrabnie będzie trzeba coś poprawić. Można do nas dzwonić, jeżeli chcecie państwo się w to nasze rozmawianie sympatyczne włączyć, to jest telefon 22 46 34 999. No tylko nie kręcić samego 999, bo się państwo gdzie indziej dokręcicie. Ja jeszcze a propos, jeszcze tutaj wrócę do tego koncertu, bo cały czas no, pod wrażeniem tego koncertu jestem, bo nie wiem, czy ja może niedokładnie go oglądałem, ale mnie w tym koncercie literackim zabrakło dwóch autorów, no, co najmniej takich dwóch autorów, których jednak uważam, że powinno się jakoś tam uwzględnić. Pierwszy to jest Jacek Kaczmarski. Że chyba, bo chyba nie było piosenki Jacka Kaczmarskiego żadnej. Nie. A drugi to jest Jacek Kleyf, który był dla pokolenia pewnego, przynajmniej dla mnie to był Jacek Kleyf, był zawsze moim guru. No teraz troszkę tam się ścieramy, bo mamy troszeczkę, jesteśmy po innych liniach politycznych, tak to nazwijmy, ale jesteśmy, no przynajmniej z mojej strony, cały czas w dobrej komitywie. Chociaż tam Jacek do mnie kiedyś zadzwonił, jak napisałem coś źle o pani Romaszewskiej. Znaczy może nie tyle źle, co trochę sarkastyczno-satyrycznie, no, że tak nie można, że to jednak są osoby bardzo, bardzo zasłużone i tak dalej. Zresztą teraz będę pisał o Radiu Solidarność, więc tutaj już napiszę o pani Romaszewskiej z całym szacunkiem. Zresztą tam też było z szacunkiem, tylko było troszeczkę tak w ujęciu lekko satyryczne, więc wiem, że mam czytelnika Jacka Kleyfa, który to czyta i reaguje. I to uważam, że, bo to jest tak, że troszeczkę ta twórczość Salonu Niezależnych Jacka Kleyfa poszła według mnie w zapomnienie, no chyba trochę niezasłużenie, no. Bo jednak to było no, kolejowa poczekalnia pełna paczek i walizek, siedzą ludzie zwyczajni, siedzą, gapią się w ogryzek. To było, no. Ale to całe szczęście, że są ludzie tacy, którzy to świetnie pamiętają i mają szansę w kolejnych latach po prostu jakby przypomnieć i to, bo wiadomo, że w takim koncercie przy pewnej formule czasowej nie wyczerpie się wszystkich wątków. Oczywiście, no z tym, że wydaje mi się, że to są autorzy sztandarowi jednak jakiegoś tam czasu, oni byli poza cenzurą, bo przecież no, Jacek Klej, wiadomo, zresztą kiedyś występował nawet chyba nawet jakąś, nie wiem, czy jakąś złotą szpilkę nie dostali w Opolu. Coś takiego chyba było, ale to oczywiście 70 lata dawno temu, ale potem był zakazany. Zresztą bardzo ładnie zachowali się wtedy i Maryla Rodowicz, i Andrzej Rosiewicz, którzy dopraszali go do swojego programu, bo on miał zakaz, żeby się jego nazwisko ukazywało na sztrajfie, na afiszu. Natomiast jak wystąpił, to tam jakoś tam przymykali na to oko i oni go zapraszali. Sam byłem na takim występie, jak gdzieś to jakiś taki cyrk był rozstawiony gdzieś tam, już nie pamiętam, na Woli, taki namiot cyrkowy, występował Andrzej Rosiewicz, miał fajny program, zresztą też był moim gościem, zresztą Andrzej Rosiewicz do dzisiaj jest w świetnej formie i też gdyby go do Opola zaproszono, to może by się tam to nie przewróciło, no, wszystko. Natomiast no i wtedy tak z widowni wyskakiwał jakiś dziad, coś tam krzyczał, panie, to tego tak nie można, co pan mówi, nie było wiadomo, tak ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, bo Kleyf nie był znany przecież, no, prawda, więc to potem się okazało, że to od był umówiony. Znanych przyjmują ludzie wszystko, a nieznani muszą dopiero sobie zasłużyć na to. No jest tak straszne. Więc tutaj tak, no ale też zastanawiam się, na czym to polega ta nasza cała Trzecia Rzeczpospolita, że no nie mamy następców właśnie, ani Jacka Kaczmarskiego, ani Jacka Kleyfa, ani Wojciecha Młynarskiego, no, że gdzieś, nie wiem, znaczy, ja sam ale sobie staram Ryszard, się to ja odpowiem na to bardzo prosto. No, oni są mistrzami słowa, a my żyjemy w epoce obrazu. Tak narzucającego się i tak przykrywającego słowa, a słowo staje się tak zdegradowane, między innymi poprzez no, sprowadzenia go no, do ale krótkiego albo do znaku nawet, bo to jest niestety do tego rzecz się sprowadza, że gdzie ci mistrzowie słowa, może tylko taka formuła jak rap powoduje, że jeszcze wśród młodych ludzi jest taki apetyt na słowo. A poza tym jeszcze druga rzecz, posłużę się tutaj Jonaszem Koftą, który śpiewał, gdy człowiek milczy, 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 to apetyt rośnie wilczy. Gdzie ty dzisiaj masz milczenie w kulturze?
przestrzeń do milczenia. No, no nie, ale tutaj tak do końca się nie zgodzę, bo oczywiście no, świat się zmienił, to ja też zauważyłem. Nawet patrząc takie urządzenie, o którym kiedyś w ogóle nie myślałem, że takie urządzenie w ogóle może być, prawda? Do głowy mi to nawet nie przyszło, że będę miał takie urządzenie, że sobie coś kliknę i dowiem się, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To kiedy list 2 tygodnie szedł i jak doszedł, to też widać było, że ktoś go tam już przed tym... Można też było na rozmowę telefoniczną czekać tydzień. No, no tak, to był po prostu zupełnie inny świat. No. Natomiast no, ja jednak wierzę w to, że jest cały czas potrzebny ten kabaret, jakiś tam literacki, nazwijmy go tak groźnie, tak. Że te słowa. Natomiast wydaje mi się, że tu jest troszeczkę wina, no niestety muszę jeszcze raz to powiedzieć, mediów, szczególnie publicznych, bo to jest ich obowiązek. Przecież no, ja uważam, że jest możliwość stworzenia jakiegoś centrum piosenki, gdzie by się znaleźli ci, którzy się trochę w tym orientują, żeby właśnie przede wszystkim dać szansę tym nowym ludziom. No. I uważam, że akurat tego też nie spełniają trochę ani debiuty, ani premiery, bo to jest tak, że to, te piosenki są w jakimś tam stopniu sformatowane, jakieś popowe przede wszystkim, prawda? Nie ma tej różnorodności, że no to była różnorodność, bo wyszedł zespół Tulia, który tak troszeczkę jakby no, folkowo, troszeczkę tam na ludowo, prawda? Więc to było jakaś, ale ta formuła od razu zdobyła jakąś popularność, prawda? Że była troszeczkę inna, bo ten pop taki, no to ten pop jest taki troszkę już wyświechtany, on się gdzieś wyświechtał, no musieliby się jacyś mistrzowie pojawić, no, no nie wiem, no na miarę Michaela Jacksona, czy kogoś w tym guście, no ale na razie chyba się ani na świecie, ani u nas się jeszcze nie pojawili. I wydaje mi się, że telewizja powinna, nie wiem, czy więcej konkursów robić, czy, bo mi się nie chce wierzyć, że nie ma w Polsce ludzi, którzy potrafią napisać składną piosenkę. Zresztą teraz mamy taki przykład dosyć dla mnie zastanawiający. Nie wiem, słyszałeś pewnie, że ZAX ogłosił, z Polskim Radiem zresztą wspólnie, ogłosił konkurs na piosenkę na stulecie. No, no, no i? Nie słyszałeś o tym? Nie, nie, nie. No był taki konkurs, nagroda 100 tysięcy złotych, no. Więc to... 100 tysięcy na stulecie. No tak, 100 tysięcy na stulecie, zgłosiło się tyle piosenek jak na 1000-lecie, czyli zgłosiło się ponad 1000 piosenek. Dzisiaj wracając z tego koncertu wczorajszego z Gdyni, no miałem włączone radio, słucham przede wszystkim Polskiego Radia, no były prezentowane te piosenki, które wygrały, bo się okazało, że nie dało się znaleźć jednej, która wygrała, tylko przyznano jednej za muzykę, jednej za tekst, a jeszcze jednej za wykonanie. No i, no i tak, ale jak słuchałem tych piosenek, to no nie miałem poczucia, że mam takie miłe doświadczenie, jak słuchając ciebie chociażby. A. Nie, ja naprawdę miałem miłe doświadczenie, znaczy no, miłe po prostu, jak naprawdę, nie chcę ci tutaj specjalnie kadzić, bo to nie nawet o to chodzi, ale no... Patrzyłem i byłem naprawdę zadowolony, bo ja też jestem odbiorcą, prawda? Jestem jakimś twórcą, jestem odbiorcą i czekam na coś fajnego, na coś estetycznego, na coś przełomowego. I te piosenki na stulecie, no szczególnie jeżeli tekst nagrodzony, no według mnie nie aż taki, co mnie dziwi, bo w jury zasiadał Bogdan Olewicz, według mnie wybitny tekściarz, no Marek Kościkiewicz też, człowiek, który się na tym bardzo dobrze zna, jest o wąsatych Januszach. Czyli takie tam, no, o tym, że te prześmiewcze, że my tam chodzimy w skarpetkach do sandałów. No i tak, no to tak, no na stulecie ma zostać po nas to, że byliśmy takimi safandułami. Więc to tak, tym bardziej, że tak jak mówię, no, żeby ta piosenka była rzeczywiście olśniewająco, czy śmieszna, czy dowcipna, czy tak sprytnie, zgrabnie napisana, no była tak, no napisana jak napisana, więc no, ja cały czas nie mogę się tutaj, no, tak jak, no, do końca zgodzić z tym, że się świat zmienił na tyle, że nie jest potrzebna piosenka. Bo... Nie, potrzebna jest. A skoro jest potrzebna, no bo prawo popytu i podaży podpowiadałoby, że wreszcie się pojawi. Tylko wiesz co, wydaje mi się, że też, że to jest tak, że potrzebna jest pewna cierpliwość. Ja oczywiście wierzę w to, że te konkursy, że one będą animowały twórczość, ale z drugiej strony ja nie do końca wierzę, że przepuszczanie talentów przez różnego rodzaju konkursy da nam w efekcie wspaniały efekt, że tutaj znajdziemy taki talent. Te talenty muszą się jakoś tak zrodzić, no, ale... trochę tajemnicy, w tajemnicy się rodzą talenty. Tutaj to jeszcze co mu się nie zgodzę, bo czy Jacek Kaczmarski, czy nawet Jacek Klejf, czy wszyscy, wtedy było też system za komuny, był system konkursów, był takim, no, dla mnie najwyższym takim szczytem był Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. Konkursach, na tych przeglądach nagrody dostawali właśnie i Jacek Kaczmarski, i Jacek Klejf.
Nawet ja kiedyś dostałem drugą nagrodę już w późniejszych latach i to, czy tam dostałem nagrodę, no dla mnie taką przepustką do zrobienia czegokolwiek, do zaistnienia, było to, że dostałem pierwszą nagrodę na ogólnopolskim przeglądzie piosenki autorskiej, gdzie w jury była Agnieszka Osiecka, Maciek Zębaty, Przemek Gintrowski, Andrzej Zaorski, Jan Poprawa. Jak ja tych ludzi dostałem nagrodę, to już po prostu miałem zupełnie inną pozycję. Jakbyś skończył uniwersytet. Pisanie, naprawdę, więc to nie jest tak, że te nagrody nie mają znaczenia, bo zresztą Jacek Kaszmarski też przechodził przez ten... Coś innego miałem na myśli. Miałem na myśli to, że widzisz, o tych wszystkich konkursach wiedzieli ludzie z branży, opowiadali sobie, wiedziało pewne środowisko, natomiast nie było z tego transmisji telewizyjnych. Mnie chodzi o takie proste zjawisko, że trawa rośnie wtedy, kiedy jest noc i kiedy wszyscy śpią. To znaczy, musi być jakiś element tajemnicy, a potem dopiero za tej przykrywki wychodzi coś nadzwyczajnego. Natomiast kiedy chcemy śledzić in statu na scenie, jak się to tworzy, to bardzo często... To właśnie często przegapiamy, wiesz. No nie, ale nawet jak przegapiamy, to moje ulubione słowo, instatu na scendiskiem jeszcze. Nie słowo, tylko zwrot w tym przypadku. Natomiast to jest tak, no owszem, no może przegapiamy te momenty tworzenia, ale gdzie są efekty, no? Bo tych efektów nie ma, no. I to jest tak, że no ja też tak jak mówię, ja też mam zapotrzebowanie na posłuchanie fajnych piosenek. Na posłuchanie fajnych tekstów. A może chodzi o to, Ryszard, a dlaczego pisałeś te teksty wtedy, kiedy startowałeś w tych konkursach? No, pisałeś je z pewnej potrzeby ich napisania. Pisałeś je, bo pisanie sprawiało ci radość. Nie pisałeś ich dlatego, żeby zrobić karierę. Czy od razu zakładałeś, że piszesz je po to, żeby zrobić karierę? A dzisiaj są takie czasy. Obawiam się, że bardzo wielu młodych ludzi sądzi, że jak gdyby, że... Robi się coś, żeby osiągnąć pewien efekt. Nie można tak. Tak się niczego nie stworzy. Nie, no ja wtedy walczyłem z komuną, to był stan wojenny. A widzisz, czyli świat był jakoś uporządkowany. No tak, ja nagrodę dostałem w 84 roku, w 83 roku za... nie wystąpiłem, bo miałem piosenkę odrzuconą przez cenzurę, no tam dosyć było dosyć tego, więc to było tak, no, widzisz, że... Przechodziłeś przez pewien rodzaj filtru, prawda? Trudności powodowały, że ty wyostrzałeś ten swój talent. Nie, ale to oczywiście, zresztą nawet jak już Kabaret Otto powstał, to też nie powstał dlatego, żeby zarobić pieniądze, tylko to oczywiście, no, to nam w żaden stopniu nie przeszkadzało. Chętnie braliśmy, jak ktoś nam płacił, natomiast to była też forma robienia czegoś, no bo oczywiście no, jest jakaś potrzeba twórcza, ale tak jak mówię, no, dla mnie jest to niesamowite, że no, tę potrzebę twórczą ma dużo ludzi, przecież ile ludzi się zgłasza do tych talent showów, ile ludzi się zgłasza w ogóle na wszelkie rodzaje przeglądy, bo one gdzieś tam istnieją cały czas, jakieś przeglądy kabaretów, ale dziwi mnie to, że jednak no, nie ma tego efektu. Nie wiem, kiedyś jacyś poeci byli, bo był Zbigniew Herbert, no, to jeszcze moje twoje czasy, prawda? No i no, gdzie to się wszystko jakoś tak... Ale widzisz, w tym roku nie przyznano literackiego Nobla, to też jest jakiś sygnał. Ale to jest związane tam troszeczkę z innymi sprawami. Ale, nie, no, ale, to, jest, ale to jest generalnie z tym związane, że próbuje się zagospodarować menedżersko całą przestrzeń. Jeżeli, widzisz, to jest tak jak utyskują twórcy piosenek, ale już nie tylko piosenek literackich, kabaretowych, ale w ogóle, że jeżeli daną przestrzeń zdominują playlisty, czyli wielkie wytwórnie, czyli wielkie pieniądze, które narzucają, albo sprzedamy ci komplet, który my podyktujemy i ty będziesz puszczał tylko ten komplet, albo będziesz sobie puszczał to, co ewentualnie chcesz, i to zabija ale, też. Ale oczywiście, tu się z tobą zgadzam, ja o tym już nieraz mówiłem, więc nie chcę tego powtarzać, że tutaj w zasadzie no, niepolskie firmy płytowe razem we współpracy z niepolskimi rozgłośniami radiowymi robią tak, że tych polskich piosenek nie ma, a jak są, to są na dziwnie marnym poziomie. I zastanawiam się, czy to jest przypadek, czy to tak ma być. No, bo przecież gdzieś tam na świecie włożono pieniądze w masę fajnych zespołów, rewelacyjnych. Wiesz, jak ktoś prześledzi, ile koncertów się odbywa w Polsce tych takich topowych gwiazd, zresztą nawet Guns N' Roses przyjedzie do Chorzowa, więc zastanawiam się, czy nie pojechać, bo to mój ulubiony zespół Guns N' Roses. No ale no między... a ja mój ulubiony stadion ostatnio. Stadion przepięknie odnowili. Już zaraz przechodzimy. Byłem na memoriale Kusocińskiego, bo lekko atletyka już wróciła zaraz, na stadion. Przechodzimy już zaraz do sportu. Natomiast to jest tak, że no mnie jest w jakimś stopniu żal, że jeżeli ta polska piosenka nie istnieje na wysokim poziomie, to jest
to jest też uszczerbek dla naszej kultury, no. Bo piosenka jest taką najbardziej chyba docieralną, czy najbardziej, może to tak troszkę bez sensu, ale najbardziej taką dostępną, prawda, formą sztuki, bo ona jest formą sztuki. Przecież dlaczego u nas jest to popularne disco polo? No, bo ludzie chcą mieć piosenki takie, które się nadają do zaśpiewania, do powtórzenia, o, do potańczenia, ale przecież... Tu jest klucz, to powiedziałeś. Nie jest klucz. Kluczem jest to, że ludzie chcieli mieć piosenki, których melodia wpada w ucho, a my już od dawna nie jesteśmy w epoce melodii, tylko w epoce rytmu, jeżeli chodzi o piosenkę. Kiedyś się to musi też zmienić. Ale może by się komuś kiedyś omsknęła ręka i zrobił melodię. I zrobił ciekawą melodię, prawda? Wiesz co, Przybora mówił, że piosenka jest dobra na wszystko. Kabaret potem mówił, że dźwięk do dźwięka i będzie piosenka. To taka jedna z zapowiedzi tego kabaretu. Nich, tak. Chociaż ja bardzo lubię kabaret potem i Władysława Sikorę, bo to on to wymyślał, Joanna Kołaczkowska. Nie, no, Sikorę, ale jasne, przecież znamy się oczywiście. No. To wiadomo, że nie, to muszę przyznać, że jestem pełen szacunku, że w Zielonej Górze potrafił rzeczywiście zrobić to zagłębie kabaretowe. Ja bym powiedział winnicę. Dlaczego oni nie wpadli na pewno, że to jest winnica kabaret? Winnica jest żywa, rozrasta się, a zagłębie to jest tylko wybieranie, ale rzeczywiście był pomysł, tak to się nazywało zagłębie. Znaczy, między nami tam jakieś bywały animozje i twórcze, ale koleżeńskie już nie, bo jak się spotkaliśmy gdzieś tam w trasie, to żeśmy razem siadali przy gitarze i sobie graliśmy, także to były nawet miłe czasy. Jeden ze sketchów jest się oparty na tym, że spotykają, że jakby odtwarzają sytuację, w którym szukają sali, na której mają wystąpić, i podchodzi dwóch facetów i powiada, że jeden z nich jest zachwycony ich kabaretem, a drugi mówi, że woli Otto. To jest 97-98 roku. No, bo prawda jest taka, że jak kabaret Otto, bo my się wszyscy znaliśmy z ruchu studenckiego, bo tak jak mówię, tam występowaliśmy w tym ruchu studenckim i się znaliśmy dosyć dobrze. Natomiast jak kabaret Otto zrobił karierę, no bo zrobił w pewnym momencie, to zrobiło niedobre wrażenie, że po prostu, że to jest hała dla ludożerki, że to disco polo polskiego kabaretu i te rzeczy, które ich śmieszyły przed tym, zanim zrobiliśmy karierę, nagle okazały się niewybaczalną chałturą i tak dalej. No ale... Słuchaj, była propozycja dla wszystkich. Był i kabaret Otto, i kabaret potem, i różne inne kabarety narodziły się, które... No też tych kabaretów aż tyle nie było. Mimo wszystko ja tak jak mówię, mam cały czas ten kulturalny niedosyt, jeśli chodzi o w Polsce o rozrywkę. I tutaj niestety, no jako przedstawiciela telewizji polskiej w ogóle, że tutaj no coś trzeba z tą, bo dla mnie telewizja to jest publiczna, zresztą radio, do radia też mówię, to są trzy nogi przede wszystkim. Sport, bo ten sport jednak najwięcej ludzi przyciąga, prawda? No teraz tak. No zawsze. Zawsze sport przyciągał, no przecież... Kiedyś filmy przyciągały równie dużo jak sport. No może, ale to było w czasach, kiedy nie było alternatyw. Sport zawsze budził największe emocje. No to na pewno. To ostatecznie, jak grała polska reprezentacja w 74 roku, to pustoszały ulice. Więc tutaj ten sport na pewno, bo to jest jakieś, zresztą ten sport narodowy przede wszystkim. Druga sprawa to jest publicystyka i polityka, no bo człowiek ma prawo wiedzieć coś o tym świecie, ma prawo być poinformowany. I konieczna jest rozrywka. I wydaje mi się, że akurat w telewizji polskiej, jeśli chodzi o sport, jest bardzo dobrze, bo tutaj no, jest dużo fajnych transmisji i ten sport jest i dobrze komentowany i dobrze pokazywany, i się dziwię, że jeszcze nie ma TVP Sport 2, no ale pewnie prędzej czy później do tego dojdziemy. Pewnie natomiast będzie. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj jest taki wieczór jeszcze w Opolu ostatni, w którym TVP Kultura będzie miało swój koncert, więc jeszcze nie wyrukujmy do końca, bo może tam się coś zjawi i też może być wspaniałego. Może jak nie, ja tego nie neguję. Właśnie szalenie literackiego i wysmakowanego i bardzo bym poza tego chciał. Tego chciałem. Być może tak będzie. Na razie zróbmy przerwę i już po przerwie, proszę państwa, sport i jeszcze pogoda. Sport. I pogoda.